czyj dług nie zostanie zniesiony, jakich rodzajów zadłużenia nie można umorzyć, zapraszam do odcinka o przeciwwskazaniach do upadłości. Cześć, nazywam się Marek Banaszak i w prawnej rzeczy trudne tłumaczę prostym językiem. W pierwszej kolejności nie wstydź się, że tu trafiłeś. To dobrze. To znaczy, że chcesz dać sobie możliwość nowego startu. Jak wiesz już z poprzedniego filmiku, który znajdziesz o tu, upadłość konsumencka dotyczy tylko osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nie jest to jednak sytuacja jedyna, w której nie możesz skorzystać z tego mechanizmu. Jeżeli jesteś akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym za długi spółki, nie możesz złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy nie jesteś osobą niewypłacalną. Pamiętaj o okresie 3 miesięcy, w których nie realizujesz swoich zobowiązań. Poważną przeszkodą może być Twój wcześniejszy nieudany wniosek o upadłość. Jeśli złożyłeś go w nieodpowiedni sposób lub Twoje długi zostały ze względu na niedopatrzenie umorzone tylko w małej części, tracisz możliwość składania wniosku o upadłość na kolejne 10 lat. Zaufaj mi, pomimo tego, że złożenie wniosku do sądu kosztuje tylko 30 zł, nie warto jest próbować składać go na własną rękę. W opisie filmu znajdziesz link do bezpłatnej konsultacji. W prawnej przeprowadzamy takie sprawy bez obciążania Cię procesem sądowym i ze 100% skutecznością. Oprócz wcześniej wymienionych przeciwwskazań istnieje szereg wierzytelności, które po prostu nie mogą być umorzone. Wymienię kilka z nich. Jeżeli Twoje zobowiązania mają charakter alimentacyjny, nie będziesz mógł ich umorzyć. Podobnie mają się Twoje długi, których źródłem są kary orzeczone przez sąd. Jeśli jesteś sądowo wezwany do zapłaty kary, zadośćuczynienia lub szkody za doznaną krzywdę, nie możesz starać się o ich unieważnienie. Tak samo jest w przypadku, jeśli celowo nie ujawnisz swoich zobowiązań. Niczego nie zatajaj, bo tylko na tym stracisz. Jak wiesz, prawo rodzi wiele zakamarków, w których ciężko odnaleźć się bez specjalistycznej wiedzy. Jeśli chcesz mieć swój pełny, rozjaśniony obraz Twojej ewentualnej upadłości konsumenckiej, wejdź w link w opisie i nie wahaj się skorzystać z darmowej konsultacji. Zapraszam Cię też do subskrypcji tego kanału. W kolejnym odcinku opowiem Ci o tym, co po ogłoszeniu upadłości stanie się z Twoim majątkiem. Pozdrawiam!